Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Pocałuj Anna i będę miała przyjemność poprowadzić dzisiejszą debatę. Jednak zaczniemy. Dla tych z Państwa, być może są tacy, którzy nie znają jeszcze kandydatów ubiegających się o mandat poselski, aby reprezentować swoich wyborców w Sejmie, pokrótce ich przedstawię. Pan Tomasz Buczek z Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość. Pan Zbigniew Kierowiec z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Pani Dorota Kotyl, Polskie Stronnictwo Ludowe. I pani Teresa Libera, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jednak postawimy naszych zaproszonych gości w ogniu pytań i chciałabym pokrótce wyjaśnić zasady dzisiejszej debaty. Podzieli się ją na trzy rundy. W pierwszej części zadam Państwu po cztery pytania. Jednak na odpowiedź będziecie Państwo mieli nie więcej niż 2 minuty czasu. W zakończeniu czasu będziemy sygnalizować dźwiękiem. Bardzo bym prosiła, aby przestrzegać czasu i nie wchodzić sobie w zdanie. Zaczynamy? Pierwsze pytanie. Mówi się, że Kolbuszowa jest sypialnią Rzeszowa. Tutaj się mieszka, ale nie inwestuje i nie znajduje dobrze płatnej pracy. Jakie widzą Państwo możliwości polepszenia warunków dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego? Jako pierwszy na to pytanie odpowie Pan Tomasz Buczek. Co do inwestycji w Kolbuszowie, które miałyby tutaj pomóc nam jako przedsiębiorcom, ja też reprezentuję przedsiębiorców z racji wykonywanego zawodu. Jestem inżynierem budownictwa, prowadzę własną firmę. Pierwsza zasada to jest nie szkodzić i nie przeszkadzać przedsiębiorcom, dać im się możliwość naturalnie rozwijać, a tutaj niestety jesteśmy cały czas obarczeni dodatkowymi daninami, zwiększaniem składki ZUS-owskiej, którą zapowiedział obecny rząd. Jesteśmy też tutaj straszeni, można powiedzieć, w pewnym sensie podniesieniem kwoty minimalnej, zwiększeniem składki ZUS-owskiej. W związku z tym, więc przede wszystkim nie szkodźmy. Nasz program Konfederacji Wolność i Niepodległość w kwestii gospodarki mówimy, że należy wprowadzić powszechną ulgę podatkową. Musimy na pewno zwiększyć kwotę wolną od podatku, którą zresztą PiS, bo prezydent wtedy kandydat do prezydenta Duda postulował w swoim programie zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Nie udało się tego wprowadzić. My postulujemy PIT 0% dla przedsiębiorców, więc to będzie na pewno potężny zastrzyk, który zwiększy tutaj możliwość oddziaływania, możliwość konkurencji polskich przedsiębiorców, małych polskich przedsiębiorców na tym niełatwym rynku. I mamy nadzieję, że tutaj przede wszystkim w przyszłej kadencji Sejmu uda się wprowadzić posłów Konfederacji jako taki bufor bezpieczeństwa, który będzie patrzył obecnemu rządowi na ręce i będzie musiał te dobre decyzje, dobre kierunki rozwoju. Tak, żebyśmy nie byli obarczeni dodatkowymi kosztami. Dziękuję bardzo. Czas się skończył. Teraz poproszę o odpowiedź pana Zbigniewa Kierowca. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że mój przedmówca kompletnie nie zrozumiał pytania pani redaktor. Pani redaktor pytała się o sypialni Kolbuszowej jako miasta Rzeszowa. Moim zdaniem w tym pytaniu nie chodziło, oczywiście jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to mój przedmówca poruszył sprawę przedsiębiorców całego kraju. Ja myślę, że w kolejnym pytaniu takie pytanie padnie. Niemniej jednak usty cukier się od razu, że w piątce PiS-u jest mały ZUS dla małych przedsiębiorców, ryczałtowy ZUS bez zmian, prosty PIT ryczałt do 2 milionów euro, 9% PIT, 1 000 000 000 zł na bezpośrednie wsparcie inwestorów. Jeżeli chodzi o ulgę podatkową, faktycznie nie udało się ona podnieść do takiej kwoty, jakiej mówiliśmy, ale wzrosła ona z 3 056 do 8 000 zł. Ale przypuszczam, że pani redaktor chodziło o to, jak zatrzymać mieszkańców Kolbuszowej, gminy Kolbuszowa, powiatu kolbuszowskiego tutaj
na miejscu, żeby nie musieli do pracy dojeżdżać do Rzeszowa. Szanowni Państwo, Kolbuszowa leży w specyficznym miejscu naszego powiatu, w specyficznym miejscu w naszym województwie, wzdłuż drogi krajowej nr 9. Sami Państwo widzicie, że wzdłuż drogi krajowej nr 9 nie ma miejsca na duże inwestycje. Są dwie strefy, które powstały, dwie strefy, które są niewykorzystane. Niemniej jednak nie czarujmy się, Kolbuszowa nie będzie nigdy Rzeszowem, dopóki nie skomunikujemy naszego miasta ze stolicą województwa. Przypuszczam, że kolega, nie wiem czy wie, czy nie wie, pan burmistrz podpisał umowę 16 samorządów na kolej aglomeracyjną za 500 milionów złotych. Będzie ona realizowana do roku 2022. Połączenie do Rzeszowa co pół godziny pociągi rano i po południu. Myślimy również o drodze szybkiego ruchu. Drodze oczywiście nie będzie to dnia na dzień. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o odpowiedź panią Dorotę Koczkę. Bardzo to jest przykro, że mówi się, że Kolbuszowa jest sypialnią Rzeszowa. Faktycznie w Kolbuszowej te zakłady, które wcześniej były, po prostu upadły. I niestety mieszkańcy Kolbuszowej muszą dojeżdżać do pracy do Rzeszowa, do Mielca, do Tarnobrzegu nawet i do innych większych miast. Mamy w Kolbuszowej strefę ekonomiczną, która po prostu nie jest praktycznie wykorzystana. Nasze władze niestety nie są w stanie ściągnąć do Kolbuszowej inwestorów, którzy pobudowaliby zakłady i byłaby możliwość zatrudnienia w nich mieszkańców. Jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, zależy nam na również na drobnych przedsiębiorcach, którzy by tutaj rozwinęli swoją działalność gospodarczą. Chcielibyśmy, aby przedsiębiorcy ci mogli skorzystać z dobrowolnego ZUS-u, z chorobowego opłaconego przez ZUS. Mogłyby się tutaj, można by to było wykorzystać na przykład w większym zakresie na agroturystykę. Dziękuję bardzo. Proszę o przekazanie mikrofonu i proszę o odpowiedź panią Teresę Luper. Reasumując, można by było powiedzieć, że zarówno moi przedmówcy już część powiedzieli, bo żeby był rozwój tutaj na naszym terenie, żeby mieszkańcy naszego powiatu kolbuszowskiego nie musieli przemieszczać się w celu zatrudnienia w ościennych, dużych miejscowościach, zarówno musi być dobra infrastruktura, gdzie należy też, tak jak poseł już mówił wcześniej, wykorzystać krajową dziewiątkę, i również kolej, która jest, może służyć do rozwoju inwestycji, ale przede wszystkim ściągnięcie takiego inwestora, który stworzyłby wiele miejsc pracy i w ten sposób rozwój naszego terenu byłby możliwy. Natomiast trzeba też umożliwić drobnym wytwórcom, drobnym przedsiębiorcom prowadzenie swojej działalności poprzez właśnie ten ZUS, który z roku na rok, praktycznie z miesiąca na miesiąc wzrasta. Minimalna płaca na terenie naszego powiatu kolbuszowskiego, jak orientowałam się, jest rzeczywiście minimalna, bo jeżeli mówimy, że krajowa jest około 5500, więc powyżej 5000, więc jest to marzeniem niedoścignionym, żeby w naszym powiecie kolbuszowskim praktycznie osiągnąć taką płacę. I myślę, że jeżeli by się dało im możliwość takiego zarobkowania, rozwinięcia swojej działalności tutaj, wszyscy byśmy z tego
mogli skorzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przejdźmy do kolejnego pytania. Sporym echem w powiecie odbiła się likwidacja brudówki w naszym szpitalu. Ten temat wciąż budzi emocje. Czy Państwa zdaniem była to dobra decyzja? Jakie widzą Państwo szanse i możliwości na przywrócenie oddziału ginekologiczno-położniczego w Kołbuszowskiej lecznicy? Tym razem jako pierwszy odpowie Pan Zbigniew Chmielowiec. Decyzja, która była podejmowana przez Radę Powiatu Kołbuszowskiego, była decyzją bardzo trudną i bardzo ciężką. Spotkała się, tak pan redaktor powiedział, ze sprzeciwem wielu mieszkańców, tylko najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że część tych, którzy byli głównymi organizatorami tego protestu, część ich dzieci rodziła nie w Kołbuszowie, tylko w Rzeszowie. Bo akurat ja sobie to sprawdziłem. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że sytuacja, jaka panowała na kołbuszowskiej porodówce, doprowadziła do tego, a rodziło się na pewno tutaj pani powie, że jak była pielęgniarką, było inaczej, rzeczywiście, że było zdecydowanie inaczej, rodziło się w Kołbuszowie około 250 dzieci rocznie. Niecałe, ja przepraszam za to porównanie, niecałe jedno dziecko dziennie. Koszty utrzymania tego oddziału były olbrzymie. Ja powiem tylko tyle. Ja przypuszczam, że tutaj spotkam się z atakiem ze strony moich koleżanek i kolegów. Niemniej jednak prosiłbym wziąć pod uwagę, w jakim miejscu, w jakiej sytuacji finansowej bylibyśmy dzisiaj, gdyby ten oddział w dalszym ciągu w Kołbuszowie istniał. Wiesz, ja jestem przekonany, że jeżeli u nas, zresztą to dotyczy całego kraju, chciałem Państwu powiedzieć, że w szkołach podległy panu burmistrzowi, bo rozmawiałem w ciągu ostatnich 14 lat, kiedy ja odszedłem ze stanowiska burmistrza, w szkołach podległy panu burmistrzowi jest 1800 dzieci mniej niż było 14 lat temu. To świadczy o tym, że niestety tych porodów jest coraz mniej, a proszę przy okazji zobaczyć, jaka jest sytuacja z kadrą lekarzy. Po prostu nie ma lekarzy i kolejne oddziały teraz w Zakopane zostały zamykane. Pani Dorożakowicz, bardzo proszę. Akurat tak się składa, że byłam na proteście. Przykre to było, kiedy podeszliśmy pod biuro posła Chmielowca. Nikt nie było, nikt na nas nie wyszedł. Poszliśmy dalej. Do starostwa, pod starostwem również spotkaliśmy się z sytuacją. Nie, dla mnie to jest coś nienormalnego, bo nie tylko chodzi tutaj nam o oddział ginekologiczno-położniczy, ale w ogóle o sytuację, jaka w szpitalu jest. Nie, po prostu wyobrażam sobie, żeby w dalszym ciągu nie można było reaktywować oddziału ginekologiczno-położniczego w Kołbuszowie. To jest priorytet, powiedziałam. I przede wszystkim decydując się na kandydowanie do Sejmu, po prostu ta idea ponownego uruchomienia oddziału po prostu mnie ujęła i chciałabym, żeby jakie tylko możliwości by były, żeby ten oddział powrócił, zarówno położniczy, jak i ginekologiczny. Będąc na oddziale ginekologicznym w szpitalu wojewódzkim. Dziękuję bardzo. Proszę o przekazanie mikrofonu. Bardzo proszę, Teresa Lubera. Więc jeżeli chodzi o oddział ginekologii, położnictwa i noworodków, więc nie mówimy tylko i wyłącznie o kobietach, które rodzą, bo zarówno
onkologiczne i noworodki, bo to jest potrójny oddział. To nie było zamknięcie tylko jednego oddziału. I teraz jest taka sytuacja, że pacjentki z naszego terenu muszą jeździć na teren ościenny, czyli Mielec, Nowa Dęba. Nowa Dęba, która nie jest miastem powiatowym, ma porodówkę, ma oddział neonatologiczny, ma oddział ginekologiczny i ma swoich ginekologów. Natomiast nasze panie nawet w ramach profilaktyki, promocji zdrowia muszą trafiać do ościennych lecznic. Mało z tego, jeżeli zamykamy ten oddział, tracą pracę pracownicy. I tak było w tym przypadku. Więc jeżeli poprzednie pytanie było, dlaczego właśnie nasi mieszkańcy mają tutaj sypialnie, a wyjeżdżają do dużych miast, mamy już między innymi odpowiedź, czyli nie zatrzymujemy tych pracowników, tylko pozwalamy im wyjechać. Jeżeli chodzi akurat o ginekologów położników, sytuacja nie jest tak drastyczna, jeśli chodzi o ten obszar. W obecnej sytuacji gorzej jest z anestezjologami, bo tych specjalistów jest mniej. Natomiast myślę, że jak najbardziej Kolbuszowa, a przede wszystkim mieszkanki powiatu kolbuszowskiego zasługują na to, żeby w mieście powiatowym reaktywować ten oddział ginekologii, położnictwa i noworodków. Natomiast jest kwestia tylko później zorganizowania od nowa jak gdyby powrócenia do tych form, które tutaj były, a między innymi jest to podniesienie referencyjności naszego szpitala, gdzie przynajmniej wtedy będzie ta pełna referencyjność, szpital będzie w pierwszym poziomie referencyjności, jeżeli chodzi o szpital powiatowy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie Tomaszu, proszę o odpowiedź. Pan poseł tylko pierwszego pytania, bo tutaj pan poseł mnie zaatakował, że ja pytania nie zrozumiałem. Pan poseł miał 4 lata i wcześniej jako burmistrz też wiele lat na to, żeby problem mieszkańców powiatu kolbuszowskiego i samej Kolbuszowej zrozumieć, pomóc im i pan przez ten czas nic nie zrobił. Więc proszę tutaj nie sprowadzać tematu do tego, że ja będę w kolejnym zadaniu pana atakował, bo pan sam najpierw tutaj nie zaatakował. I wracając do drugiego pytania. Sprawa Kolbuszowskiego szpitala jest problemem złożonym i nie da się go rozwiązać tylko tutaj na płaszczyźnie lokalnej. Pan poseł Mielonec również mógł tutaj lobbować, bo pierwsza rzecz jaka jest, dlaczego kobiety uciekają z szpitala w Kolbuszowie, dlaczego tutaj nie rodziły? Ano dlatego, że pojawiły się prywatne szpitale, w których można było poprzez dodatkową opłatę podnieść sobie standard przebywania w szpitalu podczas tutaj całego cyklu porodu. Dlaczego nie można było takich regulacji prawnych wprowadzić, które by pozwalały na to, żeby dodatkową opłatą kobiety w prywatnych szpitalach również mogły sobie wykupić taką możliwość podniesienia standardu w publicznych szpitalach, przepraszam. Tak. Dziękuję bardzo, że pan instruuje. I to jest główny problem. Problem prywatnej opieki zdrowotnej i publicznej. Prywatne szpitale wykonują te czynności lecznicze, te zabiegi, które są lepiej płatne, wybierają sobie, a te najgorzej opłacane zostają spychane do publicznej opieki zdrowotnej, szpitalnej na terenie czy to naszego powiatu, czy innych. I to jest główny problem, który trzeba rozwiązać systemowo poprzez lobbowanie. Pan poseł ma takie narzędzia, może ich użyć, ale jak widzimy do tej pory, pan poseł jest tylko reprezentantem swojej partii w naszym regionie, a nie jest reprezentantem powiatu kolbuszowskiego, mieszkańców, interesów tych ludzi w Sejmie. Ja na pewno ze swojej strony gwarantuję, że moje działania byłyby zupełnie inne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o odpowiedź na zadane przeze mnie zaraz pytanie panią Dorotę Koczur. Przyjmijmy, że każdemu z państwa udaje się zdobyć poselski mandat. Jaka inwestycja w naszym powiecie byłaby dla państwa inwestycją priorytetową? I jakie działania należałoby podjąć, aby ją zrealizować? Przede wszystkim zagospodarowanie strefy ekonomicznej i ściągnięcia inwestorów do Kolbuszowej, żeby, jak wcześniej powiedziano, Kolbuszowa nie była sypialnią Rzeszowa ani innego miasta, które znajdują się w pobliżu. Poza tym dla mnie priorytetem jest również ponowne uruchomienie oddziału ginekologiczno-położniczego z neonatologią. Poza tym poprawa w ogóle funkcjonowania służby zdrowia w ogóle w naszym szpitalu również. I poza tym
przedsiębiorcy mogli spokojnie pracować, żeby nie obciążeni byli nadmierną biurokracją, bo jednak te obciążenia i podatki, które muszą płacić, po prostu wykańczają tą naszą drobną przedsiębiorczość i zniechęcają się po prostu obywatele w ogóle nawet do prowadzenia jakiejkolwiek działalności. W tej chwili jest 20 tysięcy na rozwinięcie działalności gospodarczej. My jako Polskie Stronnictwo Ludowe proponujemy 50 tysięcy, żeby to było, żeby to była jakaś większa kwota, która mogłaby pozwolić na uruchomienie działalności takiej, którą oczekują mieszkańcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poproszę teraz o odpowiedź panią Teresę Lubera. Ponieważ najbliższy jest mi sektor służby zdrowia, więc na tym chciałabym się najbardziej skupić. Dlatego wiemy doskonale, że zdrowie, życie jest wartością najwyższą, największą. Nie ma przenośnika materialnego, owszem, pozostałe rzeczy też są ważne. Natomiast najbardziej to mi jest bliskie i chciałabym, żeby jak najlepiej nasz szpital powiatowy funkcjonował. Przede wszystkim chodzi, tak jak koleżanka tutaj już wspomniała, pani Dorota Koczur, jednak żeby reaktywować ten oddział, o którym cały czas rozmawiamy, czyli ginekologia położnictwa pod noworodkami, a przede wszystkim też jeszcze zatrzymać tych lekarzy, którzy są w tej lecznicy, bo są dobrzy, i ściągnąć takich, których nam brakuje, żeby szpital mógł dobrze funkcjonować. Mamy też jeszcze wiele tutaj obszarów rolnych, więc jeżeli chodzi o rolnictwo, to Lewica jako SLD chciałaby wprowadzić powszechny system ubezpieczeń dla rolników i prosty system zrzeszania się rolników, i jednocześnie chodzi o odnawialne źródła energii w rolnictwie. I ja w tym temacie dziękuję za wszystko. Dziękuję. Pan Tomasz Buczek, bardzo prosimy o odpowiedź. Tylko tak, to pytanie jest dość imprecyzyjne, bo jak rozumiem, tutaj jakieś będą miały być pieniądze, tak? I gdyby miały wskazać, jakim kierunku one miały być wykorzystane, tak? Co pana zdaniem byłoby najważniejsze w pierwszej kolejności dla naszego regionu? No to dla naszego regionu w pierwszej kolejności musimy zadbać o to, żebyśmy odpowiednio kształcili kadry w zakładach w kierunku, w którym chcielibyśmy, żeby tutaj powstawały inwestycje, czyli na przykład jakieś nowe technologie, to co jest przyszłością naszego kraju. I oczywiście możemy mówić o drogach, możemy mówić o inwestycjach, strefę ekonomiczną, strefa jest, nic tam się nie dzieje, jeżeli Polacy nie będą się bogacić, nie będzie naturalnych ścieżek rozwoju, nie będą mieli pieniędzy, to nie ustawą czy jakąś dyrektywą nie zrobimy czegoś, że nagle tutaj przyjedzie zbawca i na białym koniu powie, tutaj macie wybudować zakład, będziecie produkować pudełeczka i te pudełeczka będą coś potrzebne. Nie, to jest złożony problem, nie da się go tak rozwiązać, jak tutaj próbuje się nam to przedstawić, że ktoś przyjdzie, ma świetny pomysł i tak uda się go zrealizować. Uwolnijmy pieniądze z rąk urzędników, przekażmy je obywatelom, gospodarka naturalnie zostanie napędzona i wtedy samoczynnie powstaną inwestycje. Nie przeszkadzajmy przede wszystkim. Dziękuję. Pan Zbigniew Krajowiec, proszę. Zacznę od tego, że chciałbym kolegę Tomasza przeprosić za moje pierwsze niezręczną wypowiedź. Natomiast nawiązując do początku wypowiedzi pani Doroty. Pani Doroto, nie było mnie wtedy w biurze i więcej się tłumaczył nie będę. Bardzo nieelegancko dotknęło mnie, bo oglądałem potem słuchanie, pośle wyjdź. Nie po prostu w biurze wtedy nie było i na ten temat tyle. Moi drodzy Państwo, nie ma dla mnie i dla powiatu lubuszowskiego większego priorytetu jak Lubuszowski Szpital. Cały czas i doskonale Państwo wiemy, że w ciągu ostatnich lat i tu się nie da tego zakłamać, nie da się tego nie zauważyć. Zostały wpompowane bardzo duże środki finansowe, ostatnio w tym roku 11 milionów złotych na nowe sale operacyjne, teraz sprzęt 1,5 miliona złotych, ale pani
Tu chciałem do kandydatki, do pani Teresy zwrócić się. Doskonale pani wie, że w Polsce nie ma po prostu lekarzy. Nie ma lekarzy. Ja też boleję, żeby raz była jasna. Natomiast rozmawialiśmy, nie rozmawialiśmy. Ja to chcę uczciwie powiedzieć, bo państwo decydujecie, na kogo głos oddać się. Chciałem uczciwie powiedzieć, że rozmawiamy na temat ginekologii, bo faktycznie kobiety, które tutaj pozostały, kobiety nieraz w starszym wieku takiej pomocy potrzebują. I to my naprawdę o tym myślimy. Moi drodzy państwo, jeżeli nie skomunikujemy naszego miasta, nie będziemy mieć tutaj dużego inwestora i nie czarujmy się. Nie czarujmy naszych tutaj czytelników tygodnika Corso, bo tutaj duży inwestor, jeżeli nie będzie miał skomunikowanego z autostradą naszego terenu, nie będzie kolei, tak powiedziałem, myślimy. I jest w piątce pana premiera Morawieckiego droga szybkiego ruchu numer 9 o parametrach drogi ekspresowej Radom Rzeszów. W tej chwili remont drogi 875 w kierunku do Sokołowa do 19. Kolej agremacyjna, kolej do Warszawy. Dziękuję. Przed nami ostatnie pytanie w tej rundzie. Do szkoły specjalnej w Kolbuszowej Dolnej uczęszczają dzieci z całego powiatu kolbuszowskiego. Od lat mówi się o trudnej sytuacji placówki, a pieniędzy na jej rozbudowę wciąż nie ma. Co kolbuszowski poseł mógłby w tej sprawie zrobić, aby polepszyć warunki do nauki niepełnosprawnych uczniów? Poproszę o odpowiedź panią Teresę Wery. Ja myślę, że utworzenie funduszu, tak jak między innymi SLT zakłada, jest coś takiego jak gwarantowane wsparcie dla osób niesamodzielnych, dla osób niepełnosprawnych, ale i też utworzenie funduszu, który by gwarantował osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie i dofinansowanie placówek, gdzie te osoby są, gdzie przebywają w ciągu dnia. Bo jak wiemy doskonale, osoby niepełnosprawne zostały pozostawione same sobie. Wiemy dokładnie też, że przy rozliczeniach podatkowych corocznych 1% oddajemy na wsparcie rehabilitacji. I już z samego tego postępowania widać, że funduszy jest zbyt mało, żebyśmy mogli tym osobom, nie dość, że są pokrzywdzone przez los, pomóc dodatkowo. Więc myślę, że zwiększenie środków na utrzymanie osób niepełnosprawnych i na szkolnictwo, na placówki tam, gdzie przebywają. Dziękuję. Dziękuję. Panie Tomaszu, proszę o odpowiedź. Trzeba znaleźć fundusze. Skąd znaleźć i gdzie znaleźć te fundusze? No, na pewno trzeba szukać w miarę możliwości racjonalizować budżet, racjonalizować wszelkiego rodzaju wydatki. No, gdybyśmy na przykład nie przeznaczali, ja mówię jako rząd kraju, do którego przynależności się poczuwam, tak? Czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby rząd Prawa i Sprawiedliwości był oszczędnym rządem, to nie wydawałby pieniędzy na loty marszałka Kuchcińskiego, nie wydawałby pieniędzy na przeznaczenie na fundusz wieczysty dla tutaj gminy żydowskiej. I te pieniądze są, trzeba te pieniądze znaleźć, trzeba można powiedzieć, wystarczy nie kraść, jak tutaj niektórzy mówili, ale faktycznie wystarczy nie kraść, wystarczy trzeba szukać oszczędności. I wtedy załatamy te najpilniejsze potrzeby, a na pewno taką potrzebą jest pomoc osobom niepełnosprawnym. Zarówno w kwestii dostępu do poprawy do dostępu do różnego rodzaju budynków czy świadczonych usług, ale również tutaj przeznaczenie odpowiednich kwot, o których też prezes Kaczyński mówił swego czasu. Później opozycja Platforma Obywatelska zarzucała tutaj hipokryzję, no ale pamiętamy też innego rodzaju wystąpienia prezesa Kaczyńskiego, gdzie na konferencjach prasowych pokazywał się z kanistrami benzyny, tak, jeżeli i pokazywał, że można po prostu obniżyć cenę benzyny, a tego nie ma. My tutaj państwu proponujemy w naszym programie paliwo po 3 zł. I to jest to, czego pan prezes Kaczyński nie dokonał, a czego my zobowiązujemy się dokonać. Dziękuję. Dziękuję.
sobie. Dziękuję. Panie Zbigniewie, proszę odpowiedź. Pytanie do mnie bardzo osobiste, bo jeszcze za moich czasów, kiedy miałem przyjemność pełnić funkcję burmistrza Kolbuszowej, ta szkoła się rodziła, ta szkoła powstawała. Uzupełniając wypowiedzi moich przedmówców, szkoła specjalna otrzymuje dodatkowe środki z tytułu niepełnosprawności dzieci w wysokości nawet, ja nie wiem, czy to są wystarczające środki, kilku wag w stosunku do dziecka niepełnosprawnego, nawet ponad 9-krotnie więcej. Niemniej jednak, co pan Kolbuszowski poseł może zrobić? Kolbuszowski poseł może zrobić to, obojętnie kto by nim nie był w przyszłości. Najpierw musi mieć dokumentację na budowę i rozbudowę i remont tej placówki na stole. Takowa dokumentacja według mojej wiedzy była, później się zdeaktualizowała. Rada miała inne priorytety i dopóki obojętnie kto, jeżeli ktokolwiek by z nas nie został, to pierwsza sprawa dokumentacja na stole. Po rozpoczęciu procesu związanego z realizacją inwestycji, chciałem powiedzieć tutaj, że szkoła specjalna w ubiegłym roku z Poddębicy uzyskała wsparcie z rezerwy pana premiera. Takowe możliwości są, ale chciałem powiedzieć przede wszystkim, dzieci niepełnosprawne są już dotknięte przez nos i bardzo wszystkim nam powinna ta niepełnosprawność i pomoc leżeć na sercu. Ja chciałem powiedzieć, że po 3 latach jeździłem co roku, że cały czas jeżdżę do tej szkoły w dalszym ciągu. Jak zobaczyłem młodzież po 3 latach, która tam uczęszczała, byłem w szoku, jakie postępy tam zrobili. Taka młodzież specjalna, która uczy się, zasługuje na to, żeby miała lepsze warunki do pracy. I na nauki oczywiście. Dziękuję. Proszę teraz o odpowiedź panią Dorotę Kocz. Akurat tak się składa, że kiedy właśnie burmistrzem był, mogę powiedzieć, kolega. Poznamy się od dziecka i chowaliśmy się na jednym podwórku, można powiedzieć. Więc rodzice zabiegali o utworzenie w Kolbuszowej szkoły specjalnej. I losy się bardzo ważyły, czy ma powstać ta szkoła, czy nie. I ja, będąc w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, poszłam z pismem ze stowarzyszenia do burmistrza i prosiłam go: panie burmistrzu, niech ta szkoła powstanie. I pan burmistrz mi obiecał, że ta szkoła powstanie. Nie wiem, czy sobie przypominasz tą naszą rozmowę. I powstała. Tak. I na pewno rodzice są bardzo zadowoleni, że ta szkoła jest, że nie muszą dowozić dzieci, jak wcześniej było, czy do Mielca, czy do Rzeszowa. W szkole tej pracuje wspaniała kadra, która oddaje swoje serce, żeby te dzieci po prostu czuły się jak we własnym domu. Najgorsza sprawa jest właśnie tego lokum, że tych dzieci jest dużo, że nie ma sali gimnastycznej i cały czas jest walka, żeby ta sala gimnastyczna powstała, została wybudowana i żeby te dzieci miały po prostu lepsze warunki, zarówno dla swojego rozwoju fizycznego, jak i... Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do drugiej rundy. Będziecie państwo mieli okazję zadać pytania swoim kontrkandydatom. Każdy ma możliwość zadania tylko jednego pytania jednej wybranej osobie. Liczy się czas. Na odpowiedź macie państwo 2 minuty. Proszę o zadawanie konkretnych pytań. Tak zwanej chwosty nie przewidujemy. Jako pierwsze pytanie zadaje pan Tomasz Buczek. Panie Tomaszu, do kogo skieruje pan swoje pytanie? Do pana posła. Pamiętam, swego czasu pan poseł składał taką interpelację odnośnie BlaBlaCarów i osób nimi podróżujących. To jest taka aplikacja umożliwiająca ludziom przemieszczanie się i tam
zabieranie jednej osoby z drugą tak w celu, żeby zaoszczędzić kosztów podróży. I tutaj jest taki cytat. Poseł Mielowy, przeczytam trochę, czy Adu tutaj o tym mówi. Idea jest szczytna, ponieważ w ten sposób zmniejsza się zanieczyszczanie środowiska i korki na drogach. Jednak bardzo często zostaje wypaczona. Coraz częściej słyszy się o pracownikach, na przykład przedstawicielach handlowych, którzy jeżdżą w trasy służbowymi samochodami i dodatkowo zabierają kilku pasażerów. Potrafią zarobić w ten sposób od kilku do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Od tej sumy również nie są wprowadzane podatki i składki do ZUS. I teraz moje pytanie jest takie, czy pan poseł Kolowiec będzie również interpelował w sprawie osób podróżujących z marszałkiem Kuchcińskim, bo te osoby również, można powiedzieć, że przyjęły nie pieniężną korzyść majątkową z tytułu zaoszczędzonych pieniędzy, których nie wydali na podróż. I również tutaj, czy pan marszałek z tego tytułu nie czerpał jakichś korzyści? To jest takie pytanie do pana posła Mielowca, czy będzie interweniował w tej sprawie. Ja tylko przypomnę, przepraszam, że ma pan 2 minuty na odpowiedź. Chciałem tutaj panu Tomaszowi odpowiedzieć, że sytuacja związana z lotami pana marszałka Kuchcińskiego i osób, które z nim podróżowały, na pewno nie była najszczęśliwsza. Czy ja będę interpelował? Więc według mnie wszystkie sprawy zostały w tej chwili już wyjaśnione. Pan marszałek Kuchciński nie pełni funkcji marszałka Sejmu. Zostały prześwietlone wszystkie loty. Natomiast osobiście uważam, że ktokolwiek z nas by nie został w przyszłym parlamencie posłem, potrzeba zmienić całą instrukcję HEC, zmienić zasady. To zresztą prawda, o 4 lata, ja nie będę, no dobrze, nie będzie 4 lata. Wszyscy żeśmy mieli ten czas, który byśmy w Sejmie przez kilkanaście lat, bo to nie było przez ostatnie 4 lata. Panie Tomaszu, pan doskonale wie. Ja byłem 14 lat faktycznie, tylko jest inaczej, jak się jest w partii rządzącej. Chciałem to panu przypomnieć, że nie wiem, życząc panu tego, czy będzie pan w partii rządzącej, czy nie. Jakie pan będzie miał możliwości, bo troszeczkę praca w parlamencie polega na czymś innym niż pan dzisiaj mówi. Jak się jest w opozycji, można tylko interpelować, natomiast jak się rządzi, można podejmować ustawy i ich przeprowadzać przez parlament. Niemniej jednak ja nie skorzystałem nigdy, tutaj się oświadczyć, z takich lotów, nigdy nie latałem takimi samolotami. Natomiast, tak powiedziałem, sytuacja bardzo niezręczna, bardzo niewygodna dla mojego ugrupowania i ona nie powinna się zdarzyć. Dziękuję. Panie Zbigniewie, teraz proszę o zadanie pytania i wybranie, kto ma na nie odpowiedzieć. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, krótko, treściwie i szczerze. Jakie będą kroki, jakie pan kroki podejmie, aby do Kolbuszowej ściągnąć dużego inwestora, jak żeście państwo mówili, i czy według pana jest na to szansa, a jeżeli jej nie ma, to dlaczego jej nie ma? Dlaczego jej nie ma? Bo nie ma. W tych warunkach panujących nie ma, bo ja mógłbym podać przyczynę. I gdyby była taka szansa, to już by ten inwestor tu był i pan na pewno by znalazł na to rozwiązanie. Jako sprawny fachowiec, który już od kilku lat obraca się w kręgach politycznych i biznesowych, a nie ma tutaj takiej możliwości, bo nie stworzyliście państwo od wielu lat, nie tylko pan oczywiście, ja tutaj też mówię do osób związanych z opozycją waszą, czyli z Platformą Obywatelską, PSL-em, Sojuszem Lewicy Demokratycznej, tak zwaną bandą czworga, jak my to nazywamy tutaj w tej antysystemowej opozycji, nie stworzyliście takich możliwości, żeby tutaj ktoś się zjawił. Co rusz obiecujecie kolejne daniny, co rusz obiecujecie podwyższenie dla tutaj małego przedsiębiorcy kolejnych składek. Duże korporacje obniżacie, tak, tutaj piękna jest w waszych ustach populistyczna propaganda na temat tego, co planujecie, co zrobiliście, tylko to dalej jest wyzysk na tym małym, najsłabszym przedsiębiorcy. Kosztem dużych korporacji, które są nieopodatkowane, nie opodatkowaliście sklepów wielkopowierzchniowych. Otwierany jest kolejny sklep w Kolbuszowej, otwierane są kolejne zagraniczne firmy. Jak wciągnąć je do Kolbuszowej? No nie wiem, może pan zna odpowiedź, jak to zrobić, bo ja też jestem bardzo ciekawy. Mogę, nie mogę.
Dziękuję. Teraz poproszę o zadanie swojego pytania przez panią Dorotę Koczul. Ja chciałam zapytać kolegę posła, ile wniósł w ostatniej kadencji projektów ustaw? Proszę. Proszę państwa, pojedynczy poseł nie wnosi żadnego projektu ustawy. Projekt ustawy wnosi ile, jaką grupę posłów? No zadaję to pytanie. 15. No pan Tomasz wie. Przynajmniej 15 posłów. Dlatego pojedynczy byłem inicjatorem przede wszystkim ustaw związanych z ochroną środowiska, bo uważam, że tutaj znam się na tym najlepiej. Natomiast koleżanko Doroto, przynajmniej 15 posłów wnosi projekt ustawy. Dziękuję. A teraz swoje pytanie zada pani Teresa Rubera. Jestem w takiej sytuacji, że po prostu nie mam konkretnego pytania, które bym mogła w tym momencie skierować. Jedynie do obecnego pana posła Chmielowca zapytać w dziedzinie oczywiście, jeżeli chodzi o praworządność, o konstytucję naszą, czy kiedykolwiek będzie też rozliczenie winnych łamania konstytucji, gdzie w obecnej chwili mamy poprzedni, ten obecny rząd rozliczał poprzedni, więc ja pytam, czy po prostu, czy coś takiego będzie miało miejsce. Jeżeli chodzi o łamanie konstytucji, no to jeżeli przecież rząd sam siebie nie rozliczy, musi to zrobić, prawda, ktoś inny. To jest chyba normalne. Ja natomiast, jeżeli chodzi o łamanie konstytucji, ja natomiast uważam, że konstytucji żeśmy nie złamali. To jest moje zdanie, moje grupowanie, które jest w tej chwili. Natomiast jeżeli do czegoś takiego złamania doszło, jeżeli doszło, jak powiedziałem wcześniej, uważam, że do takiego złamania konstytucji nie doszło, to kolejny rząd, który będzie miał możliwość, oczywiście postawi, jest możliwość postawić przed Trybunałem Stanu, prawda, czy przed innymi gremiami, które za to odpowiadają, natomiast no, polityka jest, jaka jest polityka, prawda. Rządzi się jedni na drugi, potem przychodzi, jest zmiana i proszę państwa, ja jestem w polityce 14 lat, ja już dużo przeżyłem w tej polityce, dużo, prawda, w tej polityce usłyszałem i też chciałbym, prawda, żebyśmy, i bardzo tego sobie życzę, żeby nasi czytelnicy, którzy dzisiaj będą nas słuchają, którzy będą czytać najbliższe tygodnie Korso, żeby dokładnie przeanalizowali słowa naszej czwórki, które tutaj padły z naszych ust i ewentualnie później po jakimś czasie nas tych stóp rozliczyli. Dziękuję. Przejdźmy na rundę drugą. Przed nami druga, trzecia, ostatnia. Przed debatą prosiliśmy internautów. Przed debatą prosiliśmy internautów. Przed debatą poprosiliśmy internautów i naszych czytelników o przesłanie pytań, które chcieliby zadać kandydatom. Spośród wielu pytań wybraliśmy 4, naszym zdaniem najlepsze. Na odpowiedź będziecie mieli państwo 1 minutę. Tym razem zaczniemy od pani. Panią Teresę Luberę proszę o wybranie numeru od 1 do 4. 4. Wybrała pani pytanie numer 4. Czy renciści i emeryci powinni być zwolnieni od podatku PIT? Jak wpłynęłoby to na budżet państwa? Proszę o odpowiedź i uzasadnienie. Uważam, że emeryci i renciści przepracowali taki okres czasu, że wypracowali swoje składki i nie muszą od emerytur, rent, podatku płacić. I myślę, że te pieniądze, które otrzymaliby, wydaliby w sposób dobry dla siebie, nie trzeba by było wprowadzać wtedy kolejnych 13 emerytury, 14 czy innych dodatków,
po prostu z tych pieniędzy mogliby funkcjonować normalnie i na te potrzeby, które mieliby, mogliby po prostu wydawać te pieniądze. A myślę, że budżet nie byłby obciążony bardziej, dlatego że później dawanie 13, 14 jest jak gdyby prezentem z tych pieniędzy, które już ci ludzie już sobie wypracowali. To wszystko, dziękuję. Dziękuję. Teraz proszę o wybranie swojego numeru panu Dorotę Koczuk. 1, 2 lub 3. Trójka. Ile powinna wynosić płaca minimalna, aby ludziom w naszym kraju żyło się lepiej? I dlaczego właśnie tyle? Płaca minimalna, tak? Tak, płaca minimalna. Ciekawe pytanie. Ale czy brutto, czy netto? Jak pan lepiej podać? Proszę na brutto albo netto? Jeżeli chodzi o płacę netto, to na tą chwilę minimum 2000. Mam to uzasadniać, tak? Tak, bardzo proszę. W tej chwili znacznie wzrosły ceny zarówno artykułów żywnościowych, jak i lekarstw, artykułów przemysłowych, energii, śmieci, opłaty za śmieci, za kanalizację, czynsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz prosimy o wybranie jednego z dwóch pozostałych numerów kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Zostały jakie? 1 i 2. 2. Jakie jest pana zdanie w kwestii zatrudnienia metodą in vitro? Czy państwo powinno pomagać parom, które starają się o poczęcie dziecka tą metodą? Ja najpierw wrócę do pytania pani Teresy. Moim zdaniem niesprawiedliwe jest emerytura bez podatku z tego względu, proszę, że... Proszę odpowiedzieć na pytanie numer 2. Metoda in vitro. Metoda in vitro. Jest to metoda, która bardzo wielu osobom, wiele rodzin na to czeka. Natomiast jeżeli chodzi o in vitro, nie jestem zwolennikiem dofinansowania tego przez państwo. Dziękuję. Panie Tomaszu, do pana kieruję ostatnie pytanie. Czy pana zdaniem związki partnerskie powinny być w Polsce zalegalizowane? Proszę o... Świetne pytanie. Ustawialiśmy też. Zakazane związki partnerskie jak najbardziej, związki w obrębie jednej płci. Jak państwo mnie znają, tak państwo chyba się orientują, jakie poglądy reprezentuję i wiele razy jeszcze w tym roku, w zeszłych latach braliśmy udział przeciwko środowiskom LGBT, które tutaj w naszym kraju próbują wtłoczyć w głowę naszych młodych obywateli tą ideologię. No niestety tutaj wyrazy szacunku dla Rady naszej Kogłuszowskiego Powiatu, która podjęła uchwałę, ale mimo wszystko jest to uchwała pusta, bo nie niesie za sobą rozwiązań na szczeblu centralnym, które partia powinna tutaj, w mojej ocenie partia rządząca powinna, deklarująca się jako partia kiedyś chadecka, tak, no, chociaż założenie partii powstającej miały być centrową partią, partia PiS-u miała być partią centrową, ale to już zostawmy. Na pewno kategorycznie jesteśmy za tym, żeby takie związki w Polsce nie mogły być regulowane prawnie. Dziękuję. Być może ktoś tutaj sami z państwa chciałby zadać jakieś pytanie? Dobrze. Czas naszej debaty dobiega końca. Z pewnością są jeszcze osoby niezdecydowane, które zastanawiają się nad pójściem do urn 13 października. Jak zachęcilibyście państwo wyborców do udziału w głosowaniu? Na odpowiedź każdy z państwa ma tym razem 30 sekund. Panie Tomaszu, zacznijmy od pana. Ja chciałbym zaapelować, jeżeli oglądają nas osoby młode, starsze również, ale wszystkie osoby, które nie są zadowolone, czy to z ostatnich 4 lat, czy z lat wcześniejszych, uważają, że nawet po zmianie rządów, z rządów Platformy na rządy PiS-u niewiele się zmieniło, są niezadowolone z tamtych czasów i obecnych, to
to dla nich jedynym rozwiązaniem jest głosowanie na partię antysystemową, jaką jest partia Konfederacji, którą ja reprezentuję. Zachęcam i z góry dziękuję. Pierwsze, przede wszystkim to rzetelność mediów i zachęcam również wszystkich Państwa i proszę o udział w wyborach. Niemniej jednak w ostatnim, wczorajszym tygodniku Corso na stronie 14 podaliście Państwo nieprawdziwą informację, jednocześnie zniechęcając wyborców do udziału w wyborach. Informacja o frekwencji odbiła się bardzo negatywnie wśród mieszkańców, którzy mają dostęp do tygodnika, bo frekwencja na przykład w Niemarkmajna 4 lata temu nie była 22-31, tylko była 46. No właśnie chciałem zachęcić w ten sposób, prawda, żeby no, proszę mi pozwolić, bo ja to być może dla Państwa to jest przykre, ale ja to trzymam bardzo dokładnie, bo jak mieszkańcy widzą, jak niska frekwencja jest, to może będą rezygnować. Panu zależy od sobie, jeszcze nie zamiast. Bardzo proszę. Nie. 13 października proszę, aby każdy obywatel, któremu leży na sercu dobro Polski, oddał głos na ludzi odpowiedzialnych za los naszej ojczyzny. Proszę, głosujcie na Polskie Stronnictwo Ludowe, które Wam to gwarantuje. Dziękuję. Pani Tereso? Uważam, że Lewica powinna mieć swój czas i jako opozycja będzie dobrze sprawować swoją rolę w parlamencie. Natomiast swój sposób na oddanie głosu na mnie uważam, że mając na myśli także ekologię, niekoniecznie muszę wisieć na banerach, niekoniecznie musi być to forma papierowa czy jakaś inna forma. W moim przypadku wystarczy odmianę. Dziękuję. Dziękujemy naszym gościom za przyjęcie naszego zaproszenia i udział w debacie. Dziękujemy Państwu, którzy poświęciliście czas, aby być z nami. Mamy nadzieję, że dzisiejsza rozmowa pomoże Wam w wyborze odpowiedniego kandydata, który będzie reprezentował nasz region w Sejmie. Dziękujemy również dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury za udostępnienie nam sali. Relacja z dzisiejszego wydarzenia będzie dostępna na naszym portalu korsokolubrzowskie.pl oraz zdanie papierowe naszej gazety, która ukaże się 9 października. Dziękuję bardzo. Do widzenia.